Systemy transportu wewnętrznego to jeden z ważniejszych czynników infrastruktury procesów logistycznych, mający wpływ na ich szybkość, wydajność i bezpieczeństwo. Automatyka magazynowa w tych procesach od kilku lat przeżywa dynamiczny rozwój. Zastosowanie rozwiązań automatycznych lub półautomatycznych stało się wręcz wymagane w przypadku, gdy dążymy do optymalizacji procesów składowania, kompletacji czy też wysyłki towarów. Na wdrożenie linii przenośników magazynowych zdecydowała się firma Danone, lider w tworzeniu wartościowych i smacznych produktów istotnych dla prawidłowej diety. W ostatnich latach firma Danone poczyniła szereg strategicznych inwestycji w fabryce w Bieruniu. Jedną z tych inwestycji było wprowadzenie na rynek swoich produktów w nowym opakowaniu typu pouch. Ten kompleksowy projekt wymagał również zmiany w dotychczasowym układzie transportu wewnątrzzakładowego. Na pewnym etapie naszej działalności stanęliśmy przed problemem, jakim stało się połączenie ciągiem transportowym trzech oddzielnych pomieszczeń. Produkcji, z której podawane są palety z wyrobem gotowym, magazynu, z którego przychodzi półprodukt oraz magazynu chłodniczego, do którego wysyłany jest produkt gotowy, pokonując jednocześnie różne różnice poziomów. Zwróciliśmy się do naszego partnera firmy WDX z prośbą o zaproponowanie odpowiedniego rozwiązania technicznego. Projektanci WDX zaproponowali dla nas linię przenośników dopasowaną do istniejącej infrastruktury i gabarytów budynku oraz spełniającą wymagania logistyczne naszej firmy. W 2018 roku w firmie Danone wdrożyliśmy system automatycznego transportu palet z wyrobem gotowym z produkcji do magazynu oraz półproduktów z magazynu do produkcji. Różnica poziomów między magazynem a produkcją wynosi 6,3 metra. W magazynie winda podaje palety z wyrobem gotowym na obrotnicę, natomiast półprodukty podawane są z drugiej strony, dzięki czemu skraca się czas cyklu i zwiększa się wydajność windy. Od pierwszych prac projektowych firma Danone położyła szczególny nacisk na bezpieczeństwo. Cała linia jest osiatkowana, a dostęp do strefy pracy urządzeń jest możliwy za pomocą furtek z certyfikowanym systemem dostępu za pomocą kluczyków. Jeden kluczyk zostaje w furtce, a drugi operator zabiera ze sobą, żeby nie doszło do niekontrolowanego uruchomienia podczas gdy jest wewnątrz. Dzięki tej inwestycji usprawniliśmy nasze procesy transportu wewnętrznego. Rozwiązaliśmy szereg problemów związanych z połączeniem przepływu materiału pomiędzy procesem produkcyjnym oraz magazynem zaopatrzenia. Zyskaliśmy dzięki temu miejsce magazynowe oraz zwiększyliśmy wydajność transportu wewnętrznego. Polecam współpracę z ekspertami WDX z uwagi na wartościowe rozwiązania, a także świetną obsługę powdrożeniową.